Dzień dobry Państwu. Jest mi niezwykle miło Państwa powitać na kolejnym wykładzie w ramach cyklu Bliżej Nauki. Jest mi bardzo miło powitać dzisiejszego wykładowcę, pana doktora habilitowanego Pawła Staszela, który jest adiunktem w Zakładzie Fizyki Gorącej Materii Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównie zajmuje się diagramem fazowym materii silnie oddziałującej, skalami czasowymi procesów jądrowych oraz materią partonową. Jest autorem bądź współautorem publikacji naukowych m.in. Physical Review Letters, Nuclear Physics, Physical Review C, Physics Letters oraz Akta Fizyka Polonika B. Jest również uczestnikiem międzynarodowego eksperymentu BRAMS w Stanach Zjednoczonych oraz międzynarodowego eksperymentu NA61 Shine w CERNie w Szwajcarii. Bierze udział w budowie przyszłego eksperymentu CBM w nowo powstającym międzynarodowym ośrodku FER w Niemczech. Obecnie pan dr Staszel najczynniej działa jako koordynator projektu budowy detektora wierzchołka dla eksperymentu NA61 Shine, który umożliwi po raz pierwszy pomiar mezonów niosących powab, a produkowanych w zderzeniach ciężkich jąder atomowych przy energiach dostępnych na akceleratorze SPS w CERNie. Pełni także funkcję koordynatora krajowego konsorcjum Femtofizyka. Zanim oddam głos dzisiejszemu prelegentowi, to pragnę zapowiedzieć tradycyjny nasz mini konkurs, który będzie polegał na tym, że pan doktor Staszel zada Państwu pytanie i poprzez zgłoszenie się i wypowiedzeniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie zostanie wręczona nagroda przez dzisiejszego wykładowcę, a tytuł naszego wykładu Wczesny Wszechświat, a współczesna fizyka jądrowa. Bardzo proszę, panie doktorze. Bardzo dziękuję panie profesorze za zaproszenie do wygłoszenia tego wykładu i państwu również za przybycie mimo już późnej pory. No i dzień jest taki pierwszy dzień poświąteczny. No ale cieszę się, że tak wielu z państwa przybyło. No jak z tego opisu widzieliście, czy słyszeliście państwo, ja zajmuję się raczej fizyką jądrową, chociaż no, dość duża część tego mojego wykładu będzie dotyczyć kosmologii, no, ale będę mówił o takich raczej prostych rzeczach. Jest to wykład popularno-naukowy. No i idea właśnie dla tego wykładu była taka, żeby połączyć wszechświat obserwowany w dużych skalach z fizyką jądrową. No, tutaj jest plan tego wykładu, no, czyli popatrzymy się na wszechświat tak, jak obecnie go dzisiaj obserwujemy. Spróbujemy ekstrapolować własności tego współczesnego, obecnego wszechświata do chwili początkowej. Później troszeczkę zmienimy temat i popatrzymy się na materię w jej najmniejszej skali. Powiemy o podstawowych oddziaływaniach, w szczególności kilka słów o materii hadronowej. No i tutaj właśnie postaram się powiedzieć, w jaki sposób eksperymenty fizyki jądrowej mogą coś powiedzieć o własnościach wczesnego wszechświata. No więc wszechświat dzisiaj w dzień, jak wszyscy wiemy, w zasadzie widzimy tylko Słońce, które jest naszą najbliższą gwiazdą, czasem Księżyc. W nocy niebo staje się o wiele ciekawsze. No i tu widać, jak taki widok znamy. Oczywiście w Krakowie obecnie, w dużych miastach, w których najczęściej przebywamy, ten widok nie jest taki ciekawy, no, ze względu na zapylenie. Widzimy tylko te najjaśniejsze gwiazdy, dlatego no, czasem dobrze popatrzeć się na takie zdjęcie zrobione daleko od dużych miast i od zapylenia. No, jeszcze większe wrażenie robi tutaj widok Drogi Mlecznej, skupiska gwiazd bardzo gęstego. Dzisiaj wiemy, że jest to te gwiazdy, to
tą strukturę obserwujemy, patrząc do wnętrza, do środka naszej galaktyki, która nazywa się Drogą Mleczną. No, ogólnie gołym okiem możemy zobaczyć planety i gwiazdy z naszej galaktyki. Przy lepszych warunkach widzimy również materię międzygwiezdną, pył galaktyczny. I tutaj widać ten pył, który przysłania część Drogi Mlecznej. Jeżeli chcemy popatrzeć dalej, no to musimy już użyć instrumentów, którymi są teleskopy. No i tu jest bodajże najpotężniejszy obecnie instrument, przynajmniej w widmie widzialnym. Kosmiczny teleskop Hubble'a, który orbituje na orbicie okołoziemskiej, no i prowadzi obserwacje kosmosu. Zresztą bardzo ciekawa sprawa jest historia z instalacją tego teleskopu w kosmosie. No, okazało się, że przez nadmierny pośpiech optyka tego urządzenia nie była od razu dobrze przetestowana i potrzebne były 3 misje NASA, żeby wszystko naprawić, żeby teleskop dawał takie ostre obrazy, jak sobie to życzymy. No i od razu pokażę jedno ze zdjęć, zresztą całkiem niedawno wykonane teleskopem Hubble'a. Może nawet warto by było zgasić światło na chwilę. Właśnie. To był taki pomysł, żeby skierować ten teleskop w taki wycinek nieba, w którym nic nie widać, w którym jest, nie ma żadnych gwiazd. W zasadzie wydaje się, że tam nic nie ma. No i to jest właśnie efekt obserwacji. To nie było tak, że ten teleskop po prostu zrobił zdjęcie. Ekspozycja trwała wiele dni. Gdy ten teleskop znajdował się w optymalnych warunkach na orbicie, wtedy właśnie wykonywał obserwacje, ale mówię, przez wiele cykli orbitowych. No i to jest właśnie to, co widać. No, nie wiem, czy Państwo też macie takie wrażenie, ale jak się pierwszy raz na takie zdjęcie patrzy, to ma się wręcz takie no, metafizyczne odczucia. No bo to nie jest coś, co na co dzień obserwujemy i nawet jak wiemy, że wszechświat składa się z galaktyk, ma bogatą strukturę, to jednak to zdjęcie robi ogromne wrażenie. No widzimy tutaj te struktury rozmyte. To są właśnie galaktyki. I no, tych galaktyk tutaj można się na tym zdjęciu naliczyć około 10 tysięcy. To jest rozmiar kątowy tego zdjęcia, to są 3 minuty. Czyli to jest mniej więcej tak, jakbyśmy patrzyli przez piłkę tenisową, która jest w odległości 100 metrów od nas. Więc to jest rzeczywiście bardzo mały wycinek nieba. No to teraz ja może wrócę do poprzedniej. Też dużo lepiej jest, jak jest ciemno, nie? Może mi się uda tak, ale te kolejne slajdy nie wymagają aż takiej jakości. No, więc spróbujmy przeglądnąć to, jak możemy mierzyć prędkość i odległość gwiazd. No więc, jeśli chodzi o odległość, no to pierwsze należało zmierzyć promień Ziemi. Jak znamy promień Ziemi, można zmierzyć odległość do Księżyca. No i znając odległość do Księżyca, możemy zmierzyć odległość Ziemia-Słońce. Ja oczywiście nie będę tego mówić, jeżeli ktoś nie wie, jak te pomiary wykonano już w starożytności. Jeżeli ktoś nie wie, no to oczywiście tą informację można znaleźć w Wikipedii choćby. No tutaj jest taka ciekawostka, że właśnie pomiar Ziemia-Słońce wykonał Eratosthenes.
No i to jest już taki dość całkiem ta wielkość była zbliżona do tej, jaką znamy współcześnie. Teraz, jeżeli chcemy mierzyć odległość do pobliskich gwiazd, to możemy się oprzeć właśnie na znajomości odległości Ziemia-Słońce, czyli de facto promienia orbity, po jakiej Ziemia krąży wokół Słońca. No i korzysta się z metody, która się nazywa paralaksą gwiazd. Tu ten rysunek pokazuje ideę tego. Można sobie taki prosty eksperyment wziąć, zrobić na przykład, powiedzmy, że nasza głowa to jest to Słońce, które tutaj krąży po orbicie. Wystawimy sobie palec i jak ruszamy głową, zamknąć jedno oko, to wtedy widzimy, że ten nasz palec porusza się na tle ściany. No i teraz w zależności, jak ten palec jest bliżej, no to ten ruch jest bardziej znaczący. Jak dalej, to te zmiany kątowe są mniej znaczące. No i ostatecznie, jeżeli ten kąt paralaksy potrafimy wyznaczyć, a potrafimy to zrobić, to wtedy odległość do badanej gwiazdy no, przedstawia się takim wzorem. To jest promień orbity Ziemi wokół Słońca podzielony przez tangens tego kąta paralaksy. No, to jest dobra metoda dla stosunkowo bliskich gwiazd. Teraz następna rzecz, która umożliwia pójść dalej, to jest specyficzny typ gwiazd, mianowicie cefeidy. Cefeidy to są dobrze poznane gwiazdy o zmiennej jasności. Jasność cefeid zmienia się cyklicznie i można je łatwo rozpoznać właśnie poprzez te cykliczne zmiany. Jest wiele cefeid jest blisko w naszej galaktyce i do nich odległość możemy wyznaczyć z metody paralaksy. Jeżeli znamy odległość i jasność gwiazdy obserwowaną, to możemy wyznaczyć jej jasność absolutną, czyli tyle, ile ona rzeczywiście emituje światła czy energii w jednostce czasu na sekundę. No tu widać takie, jak zmienia się widmo, jasność gwiazdy w funkcji czasu. Widać, że to okres to jest rzędu, to są dni. Tutaj ten rysunek pokazuje już, to jest już systematyka zebrana, nie ma tutaj danych pomiarowych, ale już wyniki tej systematyki. Czy tu jest jasność absolutna cefeid, a tu jest ich okres tego cyklu zmienności. No, rozróżnia się dwa takie typy cefeid. Jedne to są cefeidy klasyczne lub pierwszego rodzaju i cefeidy drugiego rodzaju. One wtedy leżą na tych dwóch liniach. No i trzeba rozpoznać do której kategorii cefeida należy, to rozpoznaje się po kształcie tego okresu. No w każdym razie, jeżeli gdzieś tą cefeidę zauważymy, ją rozpoznamy, zmierzymy okres, co jest dość prostym pomiarem, możemy z tego diagramu wyznaczyć jej jasność absolutną, to ile produkuje energii. No i tu jest takie podsumowanie tego. Cefeidy, możemy je łatwo rozpoznać ze względu na to, że zachowują się regularnie. Jeżeli określimy całkowitą moc czy jasność gwiazdy, jasność dla kilku bliskich cefeid, to znamy je dla wszystkich innych we Wszechświecie. Oczywiście no, tu zakładamy, że jeżeli taką cefeidę zaobserwujemy w odległej galaktyce, zobaczymy to samo zachowanie, no to korzystając czy opierając się na zasadzie Galileusza, zakładamy, no, że to jest taka sama cefeida, taki sam rodzaj gwiazdy, jak taka, którą obserwujemy w naszej bliskości. No, więc te cefeidy używa się jako świece standardowe. Rozpoznajemy świece, znamy jej moc absolutną i z mocy obserwowanej przez nas możemy określić wtedy odległość do takiej cefeidy.
No obecnie najlepsze świece standardowe to są supernowe typu 1A. To są gwiazdy, które wybuchają. Najprawdopodobniej są to białe karły, które nagle się zapalają. Powstają tam reakcje termojądrowe. No i taka gwiazda supernowa świeci przez kilka dni bardzo jasno. No i ta metoda właśnie co jest ważne, wszystkie te wybuchy w zasadzie mają tą samą moc absolutną. Znaczy tyle samo energii się, wszystkie te wybuchy jakby, to jest bardzo podobny proces, który się rozpoczyna dla białego karła w podobnym momencie jego ewolucji, dlatego wszystkie te wybuchy są do siebie bardzo podobne i w zasadzie przypisuje się im tą samą jasność absolutną. Więc jeżeli gdzieś zaobserwujemy wybuch takiej supernowej, no to z obserwowanej znowuż jasności możemy określić odległość. Ponieważ one tak bardzo jasno świecą, więc to jest dobra metoda do określania odległości do najdalszych galaktyk. No i teraz zajmiemy się, jak już wiemy, jak mierzyć odległość do gwiazd, to zajmiemy się pomiarem ich prędkości. I tutaj z pomocą przychodzi nam zjawisko Dopplera, które świetnie znamy z fizyki klasycznej, nawet z życia codziennego. Każdy pewnie nieraz słyszał przejeżdżającą karetkę na sygnale. Jeżeli ona się do nas zbliża, to ten sygnał jest bardzo wysoki. Natomiast jeżeli nas mija, to częstotliwość dźwięku, który słyszymy, się obniża. Ten efekt Dopplera dla światła ma troszeczkę inną naturę, ale w zasadzie jakościowo jest to samo. Więc jeżeli źródło emituje falę elektromagnetyczną o długości lambda, tu jest lambda emisji, i porusza się względem nas z prędkością beta, to wtedy nasza obserwowana długość fali będzie dana tym wzorem, czyli trzeba przemnożyć tą emitowaną długość fali przez ten czynnik. Beta w tym wzorze to jest prędkość w jednostkach prędkości światła. No i widzimy, że jeżeli beta jest większe od zera, to wtedy, czyli gwiazda oddala się, mamy przesunięcie ku czerwieni, czyli ta lambda obserwowana, długość fali obserwowana jest większa niż długość fali emitowanej. Natomiast gdy beta jest mniejsze od zera, no to jest przypadek przeciwny. Wtedy źródło czy gwiazda przybliża się i mamy przesunięcie ku fioletowi. No i tutaj już pokazuję przykłady takich linii widmowych z gwiazd. To jest, jak widzicie, spektrum od fioletu do czerwieni. Natomiast te czarne paski to są linie absorpcyjne wodoru. No i ten wodór jest jakby takim odciskiem palca. To znaczy my poprzez tą strukturę, poprzez odległość i szerokość tych linii potrafimy rozpoznać, że mamy do czynienia właśnie z absorpcją wodoru. No i teraz jeżeli będziemy obserwować gwiazdę albo galaktykę, która się porusza i mamy do czynienia z efektem Dopplera, no to wszystkie te linie odpowiadające, te paski odpowiadające liniom absorpcyjnym przesuwają się mniej więcej o tą samą odległość, o tą samą wartość w kierunku dłuższych fal. No jeżeli obserwujemy stosunkowo bliską galaktykę, no to wtedy to przesunięcie jest stosunkowo niewielkie. Jeżeli ona jest dalej, to przesunięcie jest większe. No i w skrajnym przypadku, jak widać, niektóre te linie absorpcyjne wychodzą w ogóle z obszaru widzialnego i przesunięcie jest bardzo, bardzo wyraźne i bardzo duże. Ale jak widać, ta struktura, ten jakby odcisk palca, że mamy do czynienia z absorpcją wodoru, cały czas jest dobrze
dobrze rozpoznawany. No i teraz, jak już umiemy zmierzyć odległość do galaktyk, prędkość, no to możemy narysować zależność między dwoma wielkościami. No i to jest to, co pierwsze zrobił Hubble. To nie jest oczywiście rysunek z pracy Hubble'a. Jego wyniki były bardzo o wiele ograniczone i raczej były tutaj w tym obszarze. No, natomiast Hubble pierwszy zaproponował właśnie taką zależność, że taka zależność we Wszechświecie istnieje. No i widzimy, że te wszystkie punkty, prędkość, funkcji odległości układają się na takiej prostej linii. To nachylenie tej linii nazywa się stałą Hubble'a, czyli to jest stosunek prędkości do odległości do danej galaktyki. Tutaj jeszcze może, to oczywiście tu jest kilometry na sekundę prędkość, więc widzimy, że tu ciągle na tym rysunku jesteśmy o wiele poniżej prędkości światła. Natomiast tutaj trzeba wyjaśnić te jednostki, to są megaparseki. Megaparsek to jest 3,3 razy 10 do 6, czyli razy milion lat świetlnych. Rok świetlny to jest odległość, jakie światło pokonuje w ciągu roku. No więc jeden parsek to jest 3,3 roku świetlnego. Czyli to taka troszeczkę, jeden parsek to jest 3 razy tyle, co rok świetlny. Ze Słońca światło do Ziemi dobiega w około 8 minut. No, więc tu są rzeczywiście ogromne odległości. No i tu już jesteśmy w tej skali poza naszą galaktyką. Sięgamy już do odległych galaktyk. Tutaj jest wartość, współczesna wartość. Ona się na początku dość znacznie zmieniała, jak pojawiały się nowe dane, no ale już od jakiegoś czasu jest w miarę stabilna, więc to jest około 72 km na sekundę na megaparsek. No i prawo Hubble'a możemy na podstawie tej obserwacji sformułować. Szybkość oddalania się galaktyk jest wprost proporcjonalna do ich odległości od nas. No i jeżeli mamy taki obrazek, taką obserwację, bo na razie mówiliśmy tylko o pomiarach, no to możemy już pomału zacząć modelować, tworzyć jakiś model. No i oczywiście zawsze najlepiej wystartować z modelem najprostszym. Ten model, jaki zaproponowano, nazywa się zasadą kosmologiczną. I ona ma dwa główne punkty, założenia. Wszechświat jest jednorodny, i wszechświat jest izotropowy. No nic prostszego nie można, niczego prostszego nie można wymyśleć. Co to znaczy, że jest jednorodny? Jednorodny to znaczy, że wszechświat obserwowany z dowolnego punktu we wszechświecie wygląda zawsze tak samo. Izotropowy oznacza, że własności wszechświata nie zależą od kierunku obserwacji. Nawiasem mówiąc, Te zdjęcia teleskopem Hubble'a, tak zwany głęboki obraz, czyli patrząc na bardzo mały wycinek nieba, wykonano w dwóch różnych kierunkach w przestrzeń. No i te zdjęcia oczywiście potwierdzając to, że wszechświat jest izotropowy, znaczy niezależnie w którym kierunku patrzymy, widzimy to samo, oczywiście pomijając te bliskie struktury, które jakoś tam lokalnie mogą się zmieniać. Ale czym patrzymy na wszechświat w większej skali, tym te założenia są lepiej spełnione. No i tu jest jeszcze ważna rzecz, że nasz model musi dodatkowo uwzględniać ekspansję galaktyk, no bo to wyznaczyliśmy eksperymentalnie. Czyli zasada kosmologiczna narzuca, że prawo Hubble'a jest spełnione niezależnie od punktu obserwacji. Czyli jeżeli naukowcy na odległej galaktyce
prowadzili bioobserwację nieba. No i zrobili to, co myśmy tutaj zrobili. Narysowaliśmy prędkość, narysowaliby ucieczkę galaktyk, funkcji i odległości, no to też otrzymaliby takie samo prawo Hubble'a, jak my otrzymujemy. No i teraz jest pytanie, czy taki wszechświat, który spełnia te, czy ekspandujący wszechświat, który spełnia te własności, można sobie wyobrazić. No i w trzech wymiarach jest to dość trudne. Natomiast no, jest taki model dwuwymiarowy, który łatwo sobie nawet narysować. Czyli to byłaby taka, w przypadku dwuwymiarowym możemy mieć taką powierzchnię sfery, na której, albo balonu, który nadmuchujemy. No i jeżeli na tym tutaj, na powierzchni tego balonu oznaczymy sobie galaktyki, no to jak widzicie, wszystkie te nasze założenia będą spełnione. Znaczy, czym galaktyki znajdują się dalej od siebie, to będą się szybciej od siebie oddalały podczas nadmuchiwania. Mamy izotropowość tego modelu. W każdym kierunku, jak będziemy prowadzili obserwacje, zobaczymy to samo. No i ten model jest jednorodny, to znaczy z każdego punktu, nie, żaden punkt tutaj na tej naszej sferze nie jest wyróżniony. To więc taki jest nasz wszechświat, tylko w trzech wymiarach. Wiek wszechświata. To tak jak tutaj można już na tym modelu możemy popatrzeć, jeżeli teraz wszechświat ekspanduje, galaktyki się oddalają, no to jeżeli będziemy ekstrapolować ten obraz wstecz, no to, czyli ten balon zacznie nam nie puchnąć, tylko się kurczyć, no to wszystkie te galaktyki zejdą się do jednego punktu. No i to możemy nazwać początkiem. No jeżeli uwzględnimy właśnie zasadę kosmologiczną i prawo Hubble'a, to wtedy możemy wyliczyć wiek Wszechświata i to będzie po prostu odległość podzielona przez prędkość. No oczywiście tu jest założenie, że ta stała Hubble'a się nie zmienia w czasie. Prędkość ekspansji jest stała. No to jest zwykłe równanie z kursu szkoły podstawowej. Tak? Czas to jest droga dzielona przez prędkość. No, tu jest ważne właśnie, że tą wartość, dostaniemy zawsze tą samą wartość, nieważne, którą galaktykę weźmiemy pod uwagę, dla której weźmiemy odległość, dla której prędkość. No bo stała prawo Hubble'a właśnie nam to zapewnia, że prędkość jest proporcjonalna do odległości. Wtedy ta odległość się skraca, no i dostajemy, że wiek, moglibyśmy nazwać wiekiem Wszechświata, jest po prostu odwrotnością stałej Hubble'a. No i ponieważ stałą Hubble'a znamy, więc możemy to sobie wyliczyć i, no i otrzymujemy wartość tutaj, którą Państwo widzicie, to jest około 14 miliardów lat. Z pierwszych takich estymacji stałej Hubble'a ten wiek był dużo mniejszy. On na początku to był rzędu 3 miliardów, czy tam około 4, ta wartość się zmieniała. No więc, ponieważ to się nie zgadzało z obserwacjami geologicznymi, bo wiek Ziemi jest szacuje się na dłuższy niż ten wiek Wszechświata, jaki otrzymywano z tego modelu. No więc tu oczywiście na początku było dużo kontrowersji i nie było spójnego poglądu na te sprawy. Więc no do takiego modelu należało podchodzić z dużym sceptycyzmem. No i pewnie ten obraz Wszechświata ekspandującego może nie byłby tak mocno przyjęty, gdyby nie kolejna rzecz, która się wydarzyła, również obserwacyjna. Ale parę słów tutaj musimy powiedzieć o promieniowaniu elektromagnetycznym, jakie wysyłają ciała. Więc każde ciało emituje promieniowanie elektromagnetyczne. Rozkład tego
promieniowania zależy tylko od temperatury. To jest rozkład Plancka. Im gorętsze ciało, tym więcej jest krótkich fal. To nazywa się prawem Wiena, które jest tutaj zapisane, że temperatura razy długość fali w maksimum jest stała. Czyli jak rośnie temperatura, no to skraca się nam długość fali. No i tu te linie przedstawiają właśnie widmo promieniowania elektromagnetycznego wysyłane przez ciała o różnych temperaturach. Tu są podane temperatury w kelwinach. Ja oczywiście zakładam, że każdy nie podaje tej zależności między skalą Celsjusza i kelwina. Myślę, że to każdy wie, więc to jest mniej więcej temperatura pokojowa. To jest około 700 stopni Celsjusza. Tu już jest bardzo takie rozgrzane, gorące ciało. No więc widzimy, że to jest długość fali tutaj, mamy w metrach, więc to są mikrometry, więc mamy oczywiście tutaj te długości widzialne są poniżej mikrometra, to jest rzędu, jak widzieliśmy na poprzednich slajdach, rzędu 600 nanometrów, czy to jest ułamek mikrometra, dlatego są tutaj poniżej. No i jeżeli mamy takie ciało w temperaturze pokojowej, no to jego widmo, widzicie Państwo, nie wchodzi w ten obszar widzialny. To jest ta słynna podczerwień, o której tyle słyszymy. Czyli wszystko, co całe obiekty ciała, które nas otaczają, emitują właśnie podczerwień, czyli to światło, które, to nie światło, czy fale elektromagnetyczne, które my nie widzimy. No, coś tam zaczynamy widzieć, jak ciało rozgrzejemy, powiedzmy do około 800 stopni, ono zaczyna być na początku czerwone, no bo tutaj to jego widmo wchodzi w ten obszar czerwony. Jeżeli będziemy ciało podgrzewać, no to będziemy mieli tutaj, to widmo będzie się nam przesuwało w kierunku krótkich fal, no i tutaj przy tych 2000 stopni już dostajemy wszystkie długości fal, no i idziemy w kierunku światła białego, wtedy, gdy wszystkie fale sumują, wszystkie długości sumują nam się w równych wagach. No, to tyle. Teraz promieniowanie reliktowe. W roku 965 Penzias i Wilson odkryli docierające do Ziemi mikrofale. Teraz to tu jest też ciekawa rzecz. No oni pracowali dla laboratorium Bella. Zrobili taki radioteleskop do pomiarów astronomicznych. No i bardzo im przeszkadzał szum. Nie wiedzieli, jakie jest źródło. Gdzie skierowali ten teleskop, to im szumiało. Szumiało, nie wiedzieli, skąd to pochodzi. Uważali, że jest to problem aparatury. Nawet tam w tej antenie zauważyli, że ptak sobie zrobił gniazdo. To gniazdo usuwali, bo wiedzieli, że to nie powinno mieć znaczenia, ale już nie wiedzieli, co robić, więc nawet to gniazdo wyczyścili. No i nie mogli sobie poradzić z tym. No, ludzie wtedy byli już przyzwyczajeni na ten wynik, na ten szum, który oni uzyskali. No i z czasem coraz bardziej oni sobie zaczęli zdawać sprawę, że to pewnie nie jest szum, tylko rzeczywisty sygnał, który widzą. Kosmologowie już w tych czasach właśnie zaczynali postulować, już w latach 60. postulować istnienie promieniowania tła. I to, co odkryli właśnie Penzias i Wilson, zostało zinterpretowane jako promieniowanie reliktowe. Ja może jeszcze powiem o tym promieniowaniu, jak ono wygląda. Ono ma dokładnie, to już jest współczesny pomiar satelity COB, który i tu mamy rozkład, tu jest akurat funkcji częstotliwości, która jest proporcjonalna do długości. No i mamy, proszę zwrócić uwagę, to co tutaj się otrzymuje, to jest właśnie dokładnie
promieniowanie zgodne z rozkładem promieniowania będącego w równowadze termicznej z ciałem doskonale czarnym o temperaturze 2,7 Kelwina, czyli jesteśmy tutaj blisko zera bezwzględnego. Czy takie promieniowanie wysyłałoby ciało doskonale czarne, które ma taką temperaturę? Ja może tutaj wytłumaczę to ciało doskonale czarne. Co to znaczy ciało doskonale czarne? To jest ciało, które nic nie odbija. Wszystko, co na niego padnie, to zostaje zaabsorbowane, a to, co wysyła, zależy tylko od jego temperatury. I wtedy, jak mamy temperaturę, to dokładnie jesteśmy w stanie wyliczyć, jak powinno wyglądać widmo. No i to widmo jest całkowicie zgodne właśnie z tym, co spodziewalibyśmy się po emisji z ciała doskonale czarnego o tej temperaturze. No, dzisiaj wiemy już, że jest ono izotropowe, dociera z wszystkich kierunków tak samo, więc mamy zgodność z zasadą kosmologiczną. Spełniona jest zasada izotropowości. No i tutaj może tą interpretację przeczytamy. Jest to pozostałość po gorącej epoce. Materia stała się przeźroczysta dla promieniowania, gdy elektrony połączyły się z protonami, tworząc obojętne elektrycznie atomy. No, czyli kiedyś ten wszechświat był bardziej gorący, materia nie mogła istnieć w postaci materii atomowej, tylko w postaci plazmy, czyli wypełniały je ładunki elektryczne, dlatego ta materia nie była przeźroczysta dla promieniowania elektromagnetycznego, no bo promieniowanie elektromagnetyczne oddziaływuje z ładunkami. Słabo oddziaływuje z atomami, które są neutralne. Natomiast jeżeli mamy plazmę, elektrony są oddzielone od jąder. W tym przypadku to chodziło o jądro protonu. Wtedy taka materia jest nieprzeźroczysta. Ja proponuję Państwu zrobić sobie w domu taki eksperyment, zapalić świeczkę, żeby taką mocną, żeby był duży promień i postarać się obserwować różne przedmioty właśnie przez płomień świecy. Tak samo można przy ognisku to robić. No i właśnie zauważycie Państwo, że płomień, który jest właśnie plazmą, jest nieprzeźroczysty. No, więc tutaj jakby to promieniowanie, to odkrycie promieniowania resztkowego, no, jest zgodne z tym obrazem ekspandującego wszechświata, no bo jeżeli wszechświat ekspanduje, stygnie, to kiedyś, jak będziemy ekstrapolować go wstecz, musiał być rozgrzany, gorący, no i materia musiała być również gorąca, istnieć w postaci plazmy. No i ten moment właśnie, kiedy wszechświat na tyle wystygł, że elektrony już nie mogły istnieć jako swobodne, tylko musiały się połączyć z jądrami, to jest właśnie ten moment, kiedy to promieniowanie odłączyło się od materii, już przestało z nią oddziaływać. Po prostu wszechświat stał się dla niego przeźroczysty i zaczęło po prostu penetrować przestrzeń kosmiczną bez żadnych zaburzeń. No i dzisiaj to jest właśnie to promieniowanie, które możemy obserwować i które zaobserwowali Penzias i Wilson w swoim detektorze. Jest to oczywiście promieniowanie, ponieważ wszechświat był w równowadze termodynamicznej, dlatego to promieniowanie, mimo że jego temperatura zmalała, to ono ciągle zachowuje się tak, czy wygląda tak, jakby było emitowane przez jakby było właśnie promieniowaniem termicznym. Obserwowane promieniowanie mikrofalowe musiało zostać wyemitowane bardzo dawno temu, czyli z odległych miejsc Wszechświata. Wszechświat się rozszerza, więc działa efekt przesunięcia ku czerwieni, który obserwujemy choćby w widmach gwiazd. Jeżeli połączymy te dwa efekty, efekt Dopplera i prawo Hubble'a, no to otrzymamy, że
stosunek długości fali obserwowanej do długości fali emitowanej jest dokładnie taki sam jak rozmiar obserwowanego wszechświata do wszechświata, który był w momencie emisji. Czyli ta długość fali fotonów wydłużyła się tyle razy, ile razy urósł wszechświat. To jest bardzo ciekawy wynik, bo to też intuicyjnie można sobie wyobrazić. Ten wszechświat jako całość nam się rozszerza i te fotony tego promieniowania reliktowego, które podróżują przez ten wszechświat, jakby się rozciągają, rozszerzają, dokładnie tak samo jak rośnie wszechświat. No, teraz gdybyśmy szli znowuż do chwil wcześniejszych, no to powinniśmy dostać sytuację odwrotną. Te fotony powinny być ściskane, powinniśmy otrzymać coraz krótsze długości fal, no a przy tym coraz większą temperaturę i coraz bardziej gorący wszechświat. Teraz może troszeczkę o fizyce, o strukturze materii. No, to pewnie większość z Państwa zna te obrazki. Wiemy, że materia składa się z jąder, z atomów. To jest ta materia, z której my jesteśmy zbudowani. Mamy jądra atomowe w środku, no i elektrony, które krążą wokół jądra. Jak popatrzymy, tu mamy rozmiar około 10 do minus 8 centymetra. Jeżeli popatrzymy się na rozmiary tego jądra, no to tutaj przechodzimy o 4 rzędy wielkości głębiej. Rozmiar jądra to jest około 10 do 12 centymetra. No ale wiemy, że jądro nie jest jakąś obiektem elementarnym. Składa się z protonów i neutronów. Tutaj już rozmiar jest 10 do minus 13 centymetra, które z kolei składają się z kwarków. No i tutaj rozmiar kwarka to jest tutaj, uważamy to za cząstkę elementarną. W zasadzie ma zerowe wymiary, no ale tu mamy to dlatego takie oszacowanie, że na pewno jest mniejszy niż 10 do 16 centymetra. Tak samo elektron uważamy za cząstkę elementarną, więc on już nie ma żadnej wewnętrznej struktury. Wszystkie cząstki mają swoje antycząstki. No i teraz troszeczkę przyglądniemy się temu protonowi i neutronowi. Przejdziemy do hadronów. No, hadrony nazywamy właśnie cząstki, które oddziaływują silnie. Czyli oddziaływaniem silnym, czyli tak jak to właśnie czynią neutrony i protony i w jądrze atomowym. To są siły przyciągające, które właśnie powodują, że taka struktura jak jądro atomowe może istnieć. Te hadrony dzielimy na dwie klasy. To są baryony, one składają się z trzech kwarków. No i przykładem właśnie takich baryonów to jest proton i neutron. No i mezony. Mezony składają się z dwóch kwarków, a tak naprawdę z kwarku i antykwarku. No oprócz tego mamy kwarki, mamy różne rodzaje kwarków, to są tak zwane zapachy kwarków. Tutaj są wypisane trzy. My wiemy, że tych zapachów jest sześć. Wszystkie sześć zostały odkryte. Więcej się nie postuluje zresztą w ramach modelu standardowego. Oprócz tego kwarki mają ładunek kolorowy, który jest jakby analogiem ładunku elektrycznego dla elektronu i ładunku dodatniego. Natomiast ten kolor został wymyślony dlatego, że o ile w elektrodynamice czy w elektryczności mamy dwa rodzaje ładunku, czyli mamy plus, minus, to tam mamy trzy rodzaje ładunku. No więc nie można było tak plus, minus, więc wymyślono trzy kolory, czerwony, niebieski, zielony. Co więcej, w protonie i w neutronie, w baryonach, te wszystkie kolory, czyli ten cały ładunek musi się zsumować do zera. No i właśnie to robią te podstawowe kolory. Jak je złączymy, to dostajemy biały kolor. No
więc mamy taką piękną analogię. Więc ten kolor to jest po prostu rodzaj pewnej ładunku, który jest źródłem oddziaływań kolorowych. Że tak powiem, ta poetycka nazwa właśnie wzięła się z tej analogii, jaką znamy w optyce. Mezony są złożone z kwarku, antykwarku. Jak się powiedziało, ten kwark, antykwark, jeżeli to jest czerwony kwark, to ten ma kolor antyczerwony. No i też antyczerwony z czerwonym sumują się do zera. Oddziaływania, no i zawsze możemy obserwować tylko obiekty, w których kolor sumuje się do zera. W szczególności nie możemy obserwować pojedynczego kwarku, bo jego kolor jest jakiś. Musi zawsze ten kolor zostać zekranowany, znieść się do zera i wtedy taki obiekt może istnieć. Oczywiście, gdy zapostulowano taki model kwarkowy, który miał wyjaśnić właśnie wszystkie cząstki, te silnie oddziałujące, jakie były znajdowane w różnych eksperymentach, to były poszukiwania tego kwarku, zarówno w eksperymentach fizyki jądrowej, jak i w promieniowaniu kosmicznym, ale nigdy się to nie udało. No i powstała ostatecznie taka teoria uwięzienia, albo inaczej też swobody asymptotycznej. Tu są panowie, którzy to wprowadzili. A więc model jest taki, że jeżeli mamy dwa kwarki, no to na małych odległościach one stosunkowo słabo oddziaływują. I to oddziaływanie można opisać jako taką strunę, która łączy te dwa ładunki kolorowe, taką gumkę. Jeżeli je teraz będziemy oddalać, starać się rozseparować te dwa ładunki, to ta guma się nam, czy ta sprężyna pomiędzy nimi się naciąga, jeszcze bardziej się naciąga i dlatego, że się naciąga, ma coraz więcej energii. No i ponieważ E równa się mc kwadrat, mamy ten wzór, więc w pewnym momencie tej energii może być tak dużo, że zamiast obserwować odizolowane dwa kwarki, to z energii tej struny utworzą się dwa dodatkowe kwarki, kwark, antykwark, i zamiast odizolowanych kwarków dostaniemy dwa, w tym przypadku mezony. Czyli więcej cząstek. Tak naprawdę wyprodukujemy więcej cząstek, natomiast nie będziemy mogli zobaczyć kwarku. No i to jest tą cechą oddziaływań kolorowych, że one rosną z odległością, czyli tej energii nam przybywa i mogą się nam z tej energii utworzyć nowe cząstki. W przypadku elektrodynamiki oddziaływania elektrostatycznego, czy mamy większą odległość, to oddziaływanie słabnie, więc to po prostu nie działa. Ładunki bardzo prosto odseparować. No i teraz możemy wrócić do tego modelu ekspansji wszechświata. Jeżeli będziemy ekstrapolować własności wszechświata do chwil początkowych, no to okazuje się, że gdzieś około jednej mikrosekundy od chwili początkowej temperatura wszechświata wynosiła 10 do 12 Kelwina, to terakelwiny. Tutaj dla przykładu pokazuje temperaturę wnętrza Słońca, to jest 10 do 6, czyli to jest 10 milionów razy bardziej gorący był wszechświat niż wnętrze gwiazd. No i tutaj na tym diagramie ewolucji jesteśmy mniej więcej tutaj. No i przypuszczamy właśnie, że tam materia była, przy tej temperaturze materia składała się ze swobodnych kwarków i cząstek, które przenoszą oddziaływanie, właśnie tworzą tą strunę, czyli gluonów. Mówimy o plazmie kwarkowo-gluonowej. Ten wszechświat ewoluował z tego. Już te kwarki utworzyły się w struktury hadronowe, które głównie to były neutrony i protony. Oczywiście neutrony są niestabilne, więc się rozpadły. Zostały w zasadzie same protony i elektrony. No i tu mamy taką sytuację. No i w temperaturze około 3000 kelwinów, czyli to było około 300 tysięcy lat od chwili początkowej,
elektrony połączyły się z protonami, tworząc obojętne atomy, które tu są narysowane. No i wtedy właśnie promieniowanie rozsprzęgło się nam z materią i te fotony, które tutaj wcześniej jakby uczestniczyły w tym tańcu, w tej plazmie, już teraz widzą przeźroczysty wszechświat, materię, którą nie oddziaływują, no i biegną do nas i dzisiaj my to obserwujemy jako to promieniowanie tła. No tu jest też narysowane właśnie, że długość fali tych fotonów się wydłuża, dlatego temperatura obserwowanego obecnie wszechświata, temperatura wszechświata jest coraz niższa, więc obecnie mamy to 2,6 Kelwina. To jest taki obrazek, który nam pokazuje zderzenie ciężkich jonów, które nadlatują, oddziaływują i wskutek tego oddziaływania tworzy się dużo materii. Tu już jest po zderzeniu, tu jest czas w jednostkach Fermi na C. W Fermi to jest 10 do minus 13 cm, to jest mniej więcej rozmiar protonu. Natomiast Fermi na C no to jest jednostka czasu, czyli to jest czas, w jakim światło pokonuje odległość jednego Fermiego. Fermi na C to jest odległość, w jakim światło przebywa drogę równą średnicy protonu. No więc tu mamy taką jednostkę czasu. Te jądra sobie w zderzeniu centralnym, mogą to być na przykład jądra złota albo ołowiu, przeszły przez siebie, no i wskutek oddziaływania tu się nam utworzyła materia. No i na początku właśnie spodziewamy się, że ta materia jest tak gęsta i tak mocno rozgrzana, że nie może występować w formie hadronów, tych cząstek, które zawsze obserwujemy, tylko właśnie ten kolor może być uwolniony i występują tam swobodne kwarki i gluony. Te jądra, które tutaj na tym obrazku, oczywiście to można sobie, jak ktoś to wstuka, pewnie to znajdzie, bo to jest dostępne w internecie, ten filmik, więc można będzie to sobie sam indywidualnie oglądnąć. One są płaskie, narysowane jako takie dyski płaskie, dlatego że przy wysokich energiach mamy efekt skrócenia lorentzowskiego. Znaczy w kierunku prędkości odległości się skracają. O czynnik Lorentza, w tym przypadku mamy to czynnik kilkaset przy tych energii, więc w zasadzie z tego promienia, który jądro ma 8 Fermi, robi się ułamek Fermiego, więc bardzo takie, po prostu takie, to są takie zderzające się płaskie naleśniki. No i po tym zderzeniu tu mamy w środku materię. No i eksperymenty fizyki jądrowej, takiej specyficznej gałęzi, która właśnie badają zderzenia jąder atomowych, starają się badać własności tej materii. Ja pokażę tutaj, to będzie taki jedyny, tutaj jest jeszcze taki eksperyment, w którym ja uczestniczyłem, Brahms się nazywał, ale to się tłumaczy Broad Range Hadron Magnetic Spectrometer. Tu jest, to było na RIC-u w Stanach Zjednoczonych, to jest na Long Island, 60 mil od Nowego Jorku. To jest zdjęcie satelitarne, widać ten właśnie akcelerator RIC, który został zbudowany nawet z kosmosu. On miał około 4 km obwodu i był na powierzchni zbudowany, nie tak jak LHC, że zaraz do LHC przejdziemy pod ziemią, dlatego było go widać. No i tutaj maksymalne energie, jakie otrzymywano, zderzano, najcięższy system to jest złoto, to były 200 gigaelektronowoltów na parę zderzających się nukleonów. Ja to też muszę się wytłumaczyć z tego, co to znaczy ta energia. A więc to znowu wiemy, że E równa się mc kwadrat, więc masę możemy podać jako w jednostkach energii. I masa protonu to jest około 1 GeV, 1 gigaelektronowolt. Natomiast tu mamy 200 gigaelektronowoltów na parę zderzających się nukleonów. Czyli energia kinetyczna każdej pary zderzających się nukleonów przewyższa 100 razy tą energię, jaka jest związana z ich masą.
czyli głównie dominuje energia kinetyczna. Na tym polegają właśnie ta idea energii reakcji ciężkich jonów, że jesteśmy w stanie te jądra nasze rozpędzić, umieścić tam o bardzo dużo energii w postaci energii kinetycznej i teraz w czasie, gdy one się zderzają, ta energia kinetyczna, czy ta uporządkowana, jest dysypowana, zamieniana na ciepło i na produkcję cząstek. Czyli my tą energię kinetyczną używamy właśnie w tym akcie zderzenia. No i tu widzimy, ile mamy do dyspozycji tej energii w porównaniu do tej pierwotnej masy, którą zderzamy. Ona 200 razy przewyższa masę spoczynkową jądra. No tutaj to jest taki jedyny slajd. Ja jeszcze mam pewnie tak z 5-10 minut, weźmy, więc będę pomału kończył. To jest taki jedyny slajd, który pokazuje wyniki fizyczne, które otrzymaliśmy z kolaboracją Brahms. To jest rozkład wyprodukowanych cząstek w takim zderzeniu centralnych jąder złota w funkcji pospieszności. Pospieszność to jest taka zmienna, która odpowiada prędkości podłużnej wzdłuż wiązki. Tylko ona nie można używać zwykłej prędkości, bo ta prędkość w zasadzie wysyca się na prędkości światła. Wszystkie te cząstki poruszają się z prędkością światła, więc to by było nieużyteczne. Natomiast ta pospieszność, ona się transformuje poprzez transformację Lorentza addytywnie, czyli dokładnie tak jak zwykła prędkość poprzez transformację Galileusza. Więc tą naszą zmienną Y, właśnie pospieszność, używamy. Ona jest taką jakby uogólnioną prędkością podłużną i możemy całą naszą intuicję przerzucić na tą pospieszność. Tą intuicję, którą mamy dla zwykłej prędkości podłużnej, możemy przerzucić na właśnie tą naszą pospieszność. No i, że tak powiem, możemy teraz już to nasze rozumowanie, czy naszą analizę przenieść również w ten obszar fizyki relatywistycznej, czyli tej bliskiej prędkości światła. I ta pospieszność zachowuje się dokładnie jak prędkość podłużna, ta wzdłuż osi zderzających się jąder. Tu jesteśmy w środku masy, czy tam, gdzie te jądra nadbiegają z takimi samymi prędkościami. No i tu mamy rozkład tej masy wyprodukowanej właśnie w tej zmiennej. Widzimy, że tu jest AGS, to są te niskie energie, które były też w tym ośrodku, gdzie ten Brahms pracował, ale to były stosunkowo niewielkie energie. Tu jest pokazane, jaka jest energia na parę nukleon, na maksymalna na AGS-ie. No i widzimy, że czym większa energia, to tych cząstek wyprodukowanych, tu są piony ujemne, jest coraz więcej. Jak przejdziemy do NA49, to był eksperyment, który działał w CERN-ie na SPS, tu były już większe energie, no to widzimy, że znowuż tej produkowanej materii jest jeszcze więcej. Jak popatrzymy się na Ricka, czyli na Brahmsa, tu jest przy 200 gewach na nukleon, no to mamy jeszcze więcej. Także widać, że jak zwiększamy energię, no to produkujemy coraz więcej naszej materii. Natomiast ta objętość, w której ta materia się pierwotnie znajduje, jest w zasadzie taka sama, bo ona jest przez geometrię tego zderzenia określona. Są te jądra płaskie, które przechodzą z prędkością światła, bo to już jest praktycznie prędkość światła, przechodzą z prędkość światła i po jakimś określonym czasie one definiują tą objętość, w której ta materia jest powstała, się znajduje. Jeżeli sobie pozliczamy te wszystkie cząstki wyprodukowane, to możemy wyliczyć właśnie, jaka jest gęstość energii tej materii, którą wyprodukowaliśmy. To pozwala nam na to formuła Bjorkena, podana w 1983 roku. I okazuje się, że ta gęstość energii po czasie jednego fermi na C od zderzenia to jest około 5 gigaelektronowoltów na fermi do trzeciej, czy to jest mniej więcej, fermi do trzeciej to jest mniej więcej rozmiar protonu. No więc ona nam przewyższa czynnik 5, to co spodziewalibyśmy się już dla właśnie materii, która powinna znajdować się w tym stanie uwolnienia koloru. Czyli te hadrony już nie powinny mieć możliwości egzystowania w
tak dużej gęstości. Ja tutaj przeliczyłem, ile to by było gramów na centymetr sześcienny z tych jednostek. Gramy na centymetr sześcienny to jest około 26 razy 10 do 23 grama w centymetrze sześciennym, a to jest równoważne, gdybyśmy masę całej kuli ziemskiej zamknęli w takim litrowym słoiku. Że to jest ta gęstość materii, jaką produkujemy w reakcjach jądrowych. No, tutaj robię taką wycieczkę, żeby dać Państwu informację, co się dzieje w tej dziedzinie, no bo obecnie ta fizyka zderzeń jądrowych jest głównie oparta o Collider, Large Hadron Collider w CERN-ie. On ma tutaj jeszcze większy promień, obwód to jest coś koło 28 km. Tam było 200, na RIG-u było 200 gigaelektronowoltów na parę zderzających się nukleonów. Tu mamy 5,5 tewy, czyli tera elektronowoltów. Tera no to jest następny, giga to jest 10 do 9, a tera to jest 10 do 12. Natomiast, i tu mamy takie eksperymenty jak ATLAS, LHCB, CMS, Alicja. Ja uczestniczę w eksperymencie na 61 SHINE, który akurat bada zderzenia jąder przy niższych energiach, takie jak daje akcelerator SPS. No i tu ten piękny widok właśnie. Tu jest lotnisko Genewy, tu się zaczynają góry Jura, a Alpy tu się mniej więcej rozciągają w tym miejscu. CERN to jest bardzo ładne miejsce. Tutaj pokazuję zdjęcie wnętrza zderzacza LHC, tego pierścienia, w którym te jądra są rozpędzane do wysokich energii i później zderzane są w tych miejscach, gdzie ustawione są eksperymenty. No i takim największym eksperymentem na LHC to jest ATLAS. Ja może nie będę takich szczegółów, bo chciałem w zasadzie tylko, tu jest o rozmiar ludzi, to jest 100 metrów pod ziemią się znajduje, cały ten kompleks jest pod ziemią, więc wyobrażacie sobie Państwo, jakie to jest gigantyczne. No i cała ta aparatura właśnie służy nam do obserwacji cząstek, które się wytworzą w zderzeniach. ATLAS bada zarówno zderzenia jądro-jądro, jak również zderzenia elementarne proton-proton. No i te reakcje proton-proton doprowadziły zresztą do odkrycia bozonu Higgsa na eksperymencie ATLAS i eksperymencie CMS. Z reguły te detektory działają tak, że blisko tutaj punktu oddziaływania, tutaj jądra nadlatują, tu następuje oddziaływanie, tu blisko wyznaczamy ślady, po jakich poruszają się cząstki, mierzymy też ich pęd w polu magnetycznym, natomiast cała reszta urządzeń służy do tego, żeby zidentyfikować te cząstki, żebyśmy wiedzieli, o jaką cząstkę chodzi. To jest też takie zdjęcie wnętrza tego ATLASu, jak to wygląda. Tutaj można porównać rozmiary. Głównie większość to są detektory na bazie krzemu, detektory krzemowe, które się stosują, ale też są oczywiście inne. Tu jest ośrodek, slajd troszeczkę zniekształcony, ten FER, budowany pod Frankfurtem. Tam będą stosunkowo niskie energie. Tu jest obecnie działający ośrodek GIZI, a to jest to, co w tej chwili jest budowane. No i Polska ma tutaj udziały w tym FER-ze. To jest projekt międzynarodowy. Tu macie Państwo flagi państw, które uczestniczą. On działa na zasadzie takiej GmbH, tak? To jest spółka GmbH, czyli to takiej struktury własnościowej i Polska ma tam 3% udziału w tym ośrodku. I tu jest ten eksperyment, który będzie badał też zderzenia jąder atomowych, ale przy mniejszych energiach, nie takich jak na SPS, ani na LHC, ale znowuż przy bardzo dużych intensywnościach. Także można będzie mierzyć egzotyczne cząstki, które są produkowane z bardzo małym prawdopodobieństwem. Tu widzicie też Państwo instytucje, które w tym projekcie. A niestety slajd jest zniekształcony przez to, że
Nie wiedziałem, że będzie. No, to już jest w zasadzie podsumowanie mojego wykładu. Więc głównym celem fizyki zderzeń ciężkich jonów jest badanie diagramu fazowego materii silnie oddziałującej, czy tej, którą podstawą są właśnie kwarki i gluony. To jest ta materia, która oddziaływuje silnie. Tu jest narysowany diagram materii właśnie silnie oddziałującej, taki jak obecnie nam się wydaje, że on wygląda. Dla porównania, żeby Państwo wiedzieli lepiej, o co tutaj chodzi, to narysowałem diagram dla dobrze nam znanej wody, H2O. Może nie wody, tylko H2O. Tu mamy wodę w postaci pary, na tej osi jest temperatura, ciśnienie, tu mamy parę, tu mamy ciało stałe, czyli lód, tu mamy ciecz. No i te linie tutaj, to jest przejście fazowe między, ta linia określa przejście fazowe między parą a wodą, a ciałem stałym, czyli tu mamy sublimację, resublimację, tu mamy przejście fazowe między ciałem stałym a cieczą, czyli topnienie, zamarzanie, a tu mamy parowanie, czyli przejście między cieczą a parą. Tu mamy również pług potrójny. On się charakteryzuje takimi specyficznymi własnościami. Również tym, że powyżej tego punktu krytycznego nie mamy przejścia fazowego, nie mamy rozróżnienia między cieczą a parą. No i tutaj może już łatwiej będzie zrozumieć ten diagram fazowy. Tu mamy temperaturę. Zamiast ciśnienia używa się w fizyce jądrowej w badaniu tej materii silnie oddziałującej barionowy potencjał chemiczny. Oczywiście ja tego nie jestem w stanie wytłumaczyć, co to znaczy, ale to jest taka jedna zmienna, która opisuje własności termodynamiczne tej materii, jaka się nam tworzy. No i teraz, jeżeli mamy bardzo duże eksperymenty o dużej energii, takie jak na LHC albo na RIC-u, to produkujemy materię, która się lokalizuje mniej więcej tutaj. I możemy badać własności tej materii, które mają bardzo wysoką temperaturę. Te niższe eksperymenty, jak ten, w którym ja uczestniczę, NA61 SHINE, potrafią badać ten obszar tutaj, gdzie występuje ta ciekawa struktura, czyli punkt krytyczny i również linia przejścia fazowego między fazą hadronową a fazą kwarkowo-gluonową. Tu natomiast, tu nie mamy dostępu, więc to jest obszar, który możemy badać eksperymentalnie. Tu nie mamy dostępu eksperymentalnego, natomiast tu są własności materii, która powinna występować we wnętrzach gwiazd supernowy. Więc jakby takie pośrednie badanie jest możliwe właśnie badając własności gwiazd supernowych. No bo na przykład nie supernowy, tylko gwiazd neutronowych. To jest takie jakby wielkie jądra atomowe z wielkości całej gwiazdy, bardzo gęste. No i w środku jest taka gęstość, że spodziewamy się, że już ta materia nie może istnieć w postaci neutronów. Nazywa się to gwiazda neutronowa, ale we wnętrzach już powinno nastąpić właśnie uwolnienie koloru. Tam jest gęstość tak duża, że te bariony już nie mogą zachowywać swojej struktury, tylko pojawiają się kwarki jako te podstawowe stopnie swobody. No i to jest zakończenie. Więc wszechświat nie jest stacjonarny, lecz podlega ciągłym zmianom. No to jest takie, by to wszyscy wiemy. W zasadzie trywialne stwierdzenie, no ale jak sobie pomyśli, że przecież te zmiany, które my obserwujemy tutaj na Ziemi, również patrząc na rozwój naszej cywilizacji, rozwój nauki, no jakby wpisują się w te same zmiany, tą samą ewolucję wszechświata. Jesteśmy jakby elementem tego. Wysokoenergetyczne zderzenia ciężkich jąder atomowych umożliwiają badanie materii, jaka dominowała we wczesnym wszechświecie. No to tak jak powiedziałem, około jednej mikrosekundy od chwili początkowej. Ja tutaj wymieniam technicznie, ponieważ no, nie mówiłem o samym takim aparacie technicznym tych badań.
więc może nawet nie będę tego czytał, bo też nie ma czasu, ale tak dla porządku tutaj wymieniłem, czyli te obserwable, jakie możemy tworzyć, badając cząstki i jakie informacje możemy z tego uzyskać. No i chciałem powiedzieć tutaj, że wielkie odkrycia ciągle przed nami, no bo po to, żeby ten cały obraz ewolucji wszechświata i dynamiki galaktyk jakoś zrozumieć, zapostulowano istnienie ciemnej materii i ciemnej energii. Czyli my wiemy, że coś takiego powinno istnieć i w zasadzie to dominuje całą, to stanowi większość materii, jaka jest we wszechświecie. Natomiast w ogóle nie wiemy, nie znamy natury tej materii. Skąd ona się bierze, dokładnie jakie ma własności. Są wiele eksperymentów, które próbują znaleźć w szczególności tą właśnie ciemną materię, no bo to powinno dać się to zaobserwować. Także no, chciałem zwrócić uwagę, że całkiem możliwe, że stoimy na... To nie jest tak, że ten nasz obraz rzeczywistości jest spójny, wszystko wiemy, tylko wiele tam klocków jeszcze no, nie jest dobrze poukładanych i dużo rzeczy brakuje. Także całkiem możliwe, że stoimy przed jakimiś wielkimi odkryciami, które nadejdą. Jak szybko, tego nie jestem w stanie powiedzieć. No i tutaj już na zakończenie taki widok Drogi Mlecznej wykonany teleskopem Gaia. To jest Europejska Agencja Kosmiczna. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo.